ale mam luzik, widzowie. Gplayka pojechała na wakacje i robię sobie w domu co chcę. Nie muszę, słuchajcie, wykonywać jej rozkazów, sprzątać jak mi się nie chce, butelki wrzucić do śmieci, to sobie odkładam, robię sobie dosłownie co tylko mi się podoba. A Gplayka wraca jutro, więc dzisiaj robimy jeszcze imprezkę jakąś. Ej! Wróciła! Gplayka, chwila, weź na chwilę, cofnij się. Gplayka, czemu mam się cofnąć? Wiesz co, bo jest pewna sprawa, wiesz co, mam niespodziankę dla ciebie, poczekaj chwilkę. Dobra, szybko, musimy to posprzątać, widzowie, bo Gplayka tu zaraz przyjdzie. Jak ona to zobaczy, to będzie tragedia. No, pięknie, pięknie. Ja jadę sobie na wakacje, a tutaj taki bajzel. No wiesz co, Gplay, no ciebie samego w domu zostawić to jest skandal. Ma być wszystko posprzątane, przecież tu remont w domu miał być. Miałeś dopiero jutro wrócić, Gplayka, ale przepraszam. Ale ja specjalnie, Gplay, tak wróciłam, bo chciałam zobaczyć, jakim jesteś tutaj mężem w tym domu. Ja kolegów zaprosiłem. A to tylko bajzel. Dzisiaj na imprezę kolegów zaprosiłem, wiesz co, tutaj. Uf, muszę ochłonąć, idę w takim razie do łazienki. O nie, Gplayka jest mega zła. Dobra, ale słuchajcie, syf. Szybko weźmiemy tutaj jej rzeczy, przyniesiemy, żeby tutaj nie była na nas zła. Ja nie mogę, taki syf, taki przypik, słuchajcie. Ja, ona miała wrócić dopiero jutro, a się okazało, że dzisiaj wróciła i w ogóle... Ej, dobra. Tatusiu, ty mógłbyś zrobić za mnie zadanie domowe i zanieść mi jeszcze do kolegi i jeszcze zrobić mi moje ulubione naleśniki. Ej, Gplayek, nie za dużo zadań mi dajesz, bez przesady, słuchaj, samo drugie. Ty jesteś, wiesz co, wszyscy tatusiowie wszystko robią, a ty jesteś beznadziejnym tatą. Ej, tak na dobrą sprawę, idę powiedzieć mamie, bo jaki skarży pyta? Ej, normalnie mam dosyć tego nicponia małego. Razem sobie tu żyliśmy, a to nawet Gplayek też tu razem brudził, słuchajcie, bo on nie był na wakacjach. Te butelki, część tych butelek Gplay, to było... przesadziłeś. Co to miało być w tej toalecie? No wiesz ty co? No w tym domu jest tragedia, ale Gplay, musimy porozmawiać. Co? Bo ja mam coś bardzo ważnego z tobą do wyjaśnienia. Co? Bo wiesz co, bo byłam na tym wyjeździe, no i nie wiem jak ci to powiedzieć, no to ogólnie jesteś fajny, ale są jeszcze fajniejsi, no i umówiłam się na randkę. Umówiłaś się na randkę? Przecież ty jesteś moją żoną, a ja twoim mężem, co? No, byłam z takim kolegą, parę razy się spotkałam, no i w sumie jest fajniejszy nawet niż ty, Gplay. Ja mam tego dosyć. Ale też fajnie się... Fajnie się żyło w domu posprzątaj. Bez ciebie, kiedy sobie mogłem robić co chcę. I słuchaj, i tak naprawdę biorę plecak i ja do już mam roboty, ciebie dosyć. Gplay, a nie plecak bierzesz. Co ty robisz? Nie, ja się wyprowadzam, mam tego dosyć. O, parę tutaj monet biorę. Tutaj mam kryjówkę, co tu mam. Ale co ty robisz? Ty chyba oszalałeś, co ty mamo, z domu idziesz? Ja słuchaj, nie będę takiego czegoś tolerował, że ty się umawiasz z innymi chłopakami na randkę. Narzekasz tylko, przychodzisz, mówisz, że brudno. No jesteś beznadziejny, no co mam powiedzieć? Ty jesteś beznadziejna również, dlatego żegnam. Nie uciekaj. Do widzenia. Mam ciebie dosyć. Nie. Mam po prostu tego serdecznie dosyć i wiecie co? Nawet tu na ulicy, jak Gplayka będzie jechała autem, to żeby złapała gumę, specjalnie zostawię jej to. O, cześć, Gplay, jak dobrze, że ciebie widzę. Słuchaj, mam pralkę, proszę mi ją w takim razie naprawić. Czemu? Ja nie jestem specem. No bo mi się zepsuła. No nie chcę mi się, ją. Ja jestem smutny, wyprowadziłem się z domu. A co ci się stało? Uciekam, wyprowadzam się od Gplayki, mam jej dosyć, umówiła się. To co ty się... nie naprawisz mi tej pralki? Nie mam mowy, nie chce mi się. No Gplay, weź ją napraw, jeszcze byś mi dach naprawił w domu. A ty byś mi poszła, słuchaj, po coś do jedzenia i do picia i kup mi nowy samochód i dom. A ty poszalałeś, a widz ty z tobą no, masakra. Jeszcze jak... następna Lumi, słuchajcie, coś wszyscy ode mnie chcą. Ja naprawdę mam serdecznie tego dosyć. Ile można normalnie tego słuchać? Każdy coś ode mnie chce, nie mam spokoju. Jak mieszkałem samemu, to nie było żadnych problemów. Widzowie, ogólnie mam do was pytanko. Myślicie, żeby się wyprowadzić normalnie z tego miasta i rozpocząć swoją nową przygodę gdzieś indziej? Jeśli tak, to napiszcie mi w komentarzu, tak, rozpocznij nową przygodę. I zostawcie kciuka w górę. A pan co się tak patrzy? Przepraszam, przepraszam, bo ja takie pytanie, złotóweczko chociażby mi pan dał. No mam tylko 5 złotych, no ale dobra, masz pan złotówkę, niech dziękuję, ci będzie. Dziękuję, dziękuję panu, bo wie pan co ja... A co się panu stało, że prowadziłem się od żony, normalnie dzieci też musiałem pozostawić, bo coś wszyscy ode mnie chcą, ja chcę mieć święty spokój, wie pan. To wie pan co, to ja kiedyś też tak miałem, ale to gdzie pan teraz będzie mieszkał? Nie wiem, idę, będę gdzieś pod drzewem mieszkał, to ja wie pan mostem. Co, ja pana zaproszę do mnie w takim razie. Zapraszam, zapraszam. Wie pan co, ja jestem bezdomny, kiedyś uciekłem z domu.
ja też jestem, bo już miałem dosyć żony. O, no to tacy sam jesteśmy. Tutaj mieszkam razem z dwoma kolegami. Mógłby pan z nami tutaj zamieszkać, tylko wie pan co? Bo nam się ostatnio jedzenie akurat skończyło. No. I tu jest taka restauracja Czerwone Szelki i jakaś panienka zamówiła sobie coś tam do jedzenia. Zawinąłby pan to jedzenie. Ale chwilę, nam, ja mam jeszcze 8 zł, moglibyśmy coś kupić. W sumie 4 zł dokładnie. Wie pan co? To niech pan na czarną godzinę trzyma. Nigdy w życiu nic nie wiadomo. Ale gowisko mi przyszykujecie tu, żebym miał tak, gdzie spać? Tak, tak, będziesz jedno miał. Ja tu zaraz rozłożę. To proszę, pójść. Dobra, okej. Okay. Ej, słuchajcie, idziemy załatwić coś do jedzenia, czyli dla 4 osób musimy ogarnąć szamkę na dzisiaj. Także czekajcie, weźmiemy tutaj się zakradniemy, może śmietnikiem. Ty, tutaj też jest łóżko. Ktoś tu śpi na śmietniku? Możliwe ogólnie. Dobra, plecakiem się podsadzę. Ej, to jest Frania. Ej, Frania, mogę... Cześć, Gplay, co jest? A mogę to jedzenie, o co zamówiłaś? Proszę, potrzebuję pilnie. Ale coś się stało? Ty jesteś głodny? Tak, wyprowadziłem się z domu, słuchaj. I teraz będę mieszkać tutaj z bezdomnymi, tylko nikomu nie mów. Ale czemu ty będziesz tam mieszkał? Bo właśnie Laki miał do ciebie przyjść, bo miał tam do ciebie prośbę, żebyś mu coś zrobił, wiesz? A, no to powiedz mu, że nie dam rady, bo każdy coś ode mnie chce i ja się wyprowadzam, wiesz? Tak to wygląda. Gplay, to ja muszę zadzwonić do Gplayki. Nie, nic jej nie mów. Pa, Gplay, pa, Frania. Idę do moich kumpli, mam nadzieję, słuchajcie, że z nimi się tutaj chłopaki, dogadam. Chłopaki, słuchajcie, to będzie dobry chłopak. On nam pomoże, przyniesie zaraz nam jedzenie. Macie być dla niego mili tutaj. O, jesteś, Siemanko. Jesteś, chodź tutaj, zapraszam. Cześć. To są moi koledzy. Gplay, to jest Zbyszek, a to jest Wojtek. I dobra. Co, masz tu jedzenie dla nas? Tak, mam jedzenie i wziąłem sobie tutaj spanko, ogarnąłem. A to my tobie tutaj też mamy ogarnięte dla ciebie dziękuję, spanko. Dziękuję. Jesteście bardzo mili, także jest pizza i normalnie takie ciasteczka. No i tutaj w ogóle na pewno nas nie przyjedzie jakiś pociąg albo coś, nie, tutaj kolej spokojnie, jest. Spokojnie, nie powinno być tutaj problemu. Ogólnie tylko muszę tobie powiedzieć, że niedługo chyba właśnie, ej, zaczął padać to deszcz. Jak my tu, słuchaj, będziemy spali w deszczu, musimy zaraz na łóżka pójść. Zmokną. Słuchaj, trzymaj tutaj, proszę bardzo, dla ciebie. Tak, musimy tutaj pójść, narąbać drewna, no i zrobić tutaj jakiś daszek, no bo wszystko nam zmoknie, prawda? Więc no dobra, musimy iść dobra. Do roboty. No ej, to chwila, dawaj. Coś tutaj jest, 20 zł znalazłem. Normalnie obczaj. Normalnie dziwne. Za drzewem było moje, normalnie znalezione, niekradzione. Jak wy tej kasy szukacie? On ten nowy wziął od razu pieniądze, znalazł, a wy to co, lenie jesteście tylko. Ej, ale no. Co to ogólnie, oni też szukają tutaj pieniążków jakichś? No szukają, chodzą wszędzie i tylko mówią, że nic, żadnych pieniędzy nie ma i narzekają, a tu proszę, pieniądze na wyciągnięcie ręki są. No tak, już będzie normalnie, mam tak, 24 zł, to już będzie naprawdę na jakieś dobre jedzonko, nie wiem, coś można kupić za to tutaj do naszej bazy, co? Co myślisz? Dokładnie, myślę, że tutaj możemy kupić nie dość, że jakieś jedzenie, to jeszcze może jakiś telewizor by się wzięło z jakiegoś komisu i byłoby dobra, po prostu wtedy dobra, okej. Dobra, to ogarniamy tu bazę teraz przed deszczem i zaraz idziemy, widzowie, tutaj sobie spać. Wstawaj, 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 kolego. Nie ma tutaj takiego spania. Co to jejku, ma być? Spokojnie, a co ty dla mnie z rana taki niemiły jesteś? Nawet się nie wyspałem, słuchaj. No, ale to mnie nie obchodzi, słuchaj. Gdzie jedną noc chłopaków? Spędziłeś. No chłopacy już poszli do roboty. Będą teraz zbierać. Tutaj musimy bardziej rozbudować nasz dom. Tak, a bo ty, widzowie, jeżeli... jeszcze tutaj nie wiedzieliście. Tak wygląda aktualnie właśnie nasza baza. Tutaj mieszkam z bezdomnymi. Tutaj mamy obudowane. Są drzewka, tu mój plecak. To sobie go wezmę. Okej, okay, tutaj też mamy drzwiczki, zamykamy, dobra, to jaki jest no plan? No i słuchaj, co? Plan jest taki, że po prostu musisz pójść, gdzie jest farma taka, tam taki pan pojechał, masz zabrać mu krowy, świnie i kury, rozumiesz? Gdzie to jest, dokładnie? Musisz pójść tutaj prosto za policją, skręcić w lewo i za szpitalem i tam wtedy ale będziesz, najlepiej sobie iść tą stronę. No bo przecież kradłem ostatnio tutaj, cały czas ale mnie to, słuchaj, mnie to w ogóle nie obchodzi, masz tam iść to zrobić, ja rozumiesz? A ty nie podsłuchuj, nubek, lepiej. Więc do roboty, jakiś raz, niemiły dwa. Niemiły w ogóle, ten koleś wczoraj był bardziej miły. Zaproponował mi w ogóle, słuchajcie, mieszkanie u nich i tak dalej. Się mega nie wyspałem, czuję się taki mega połamany. Okej, okay, także tutaj, słuchajcie, jest ta farma, chyba tutaj. Dokładnie tam widać, słuchajcie, krówki, jakieś świnki. Okej, okay, nikt mnie w ogóle tutaj nie śledzi. Jest okej, okay. Dobra, także idziemy tutaj. I
słuchajcie, musimy się zakraść po cichutku i weźmiemy sikierkę i trochę steków, chyba że kupimy, ty mamy w sumie pieniążki, nawet nie musimy tego zabierać, ale dobra, weźmiemy się tu sami, obsłużymy, dobra, 2 steki, ja myślę, że 4, 5 steków starczy, słuchajcie, dobra, tutaj niszczymy, cyk. Ty czego tutaj? Co ty tutaj robisz? Przepraszam, panie sąsiedzie, co pan tutaj ma teraz farmę? Ja myślałem, że ty już uciekłeś z tego miasta, twoja żona wszystkim mówiła, że w końcu się pozbyła w sumie ciebie, a ty przychodzisz mi tutaj z mojej farmy kraść? O, to pan taki niemiły, to jeszcze wezmę sobie więcej steków. Ty lepiej nie przesadzaj tutaj, oddawaj, to są moje tutaj krówki. Dobra, masz pan wszystkie tutaj normalnie 4 złote. To mi po tych 4 złotych. Dobra, to oddaj pan, to nie oddawaj. Nie oddam tobie. No to nie chcesz nie pan 4 złotych, to nie, oddał. To ja tu zabieram, idę moim kumplom idę normalnie idę zadzwonić przekazać do twojej żony. My głodni jesteśmy, słuchajcie, normalnie głód nas wykończy, dlatego dobra, szybko tam lecimy perełką, pyk. Okej, jesteśmy, słuchajcie, tu Nubek. Ciekawe, mama, gdzie ten mój tata jest. Ty, halo, co on tu robi? No, mój tata, to on w ogóle uciekł, ale mamusia powiedziała, że już nowy tata do nas w ogóle jedzie. Co? Więc nowy tata? Szybko muszę normalnie go fajnie przywitać, tego mojego nowego tatusia. Patrz, jak się cieszy G-Playek, że nowego tatę ma. Nową rodzinę sobie mają normalnie. G-Playka, słuchajcie, woli się z kimś innym umawiać. Dobra, jak G-Playek chce nowego tatę, to niech se będzie mieć. Ja sobie, słuchajcie, poradzę, chwila. Ja, słuchajcie, tego wcześniej tutaj nie widziałem. Co to za dziwne ślady? Chłopaki, mięsko przyniosłem. Ej, chłopaki, jesteście tu może? Mam dla was jedzenie przyniosłem, są skóry i tak dalej. No to takiego dziwnego tutaj jest, muszę to zbadać. Dobra, muszę tutaj jeszcze zrobić zdjęcia. Ej, policjantka. Okej. A co to taki włos? Jakiś taki ciemny, taki... O, to muszę zrobić go do badań, czemu go wezmę. Czemu to bada w ogóle policjantka? Coś no, tu się niedobra wydarzyło? Sprawa. Idę Nubka się jeszcze tutaj zapytać. Dobra, idziemy śledzić tą babkę normalnie, policjantkę. Ona chyba mojego włosa znalazła, mam dzień nadzieję, dobry, że nie. Dzień dobry, tutaj panie Nubku. Proszę mi powiedzieć, kto tam na dole mieszka? O, dzień dobry, tam chyba nikt nie mieszka w ogóle, tam jest pusto. O, właśnie, wie pani, co ten G-Play w ogóle on tam... Ej, mieszkał. Nieprawda, co ty wkręcasz, Nubek? Sam tam mieszkasz, on... Przepraszam, to... przepraszam, czy panie G-Play pan tam mieszkał? Zapraszam na komisariat, to Nubek musimy tam wyjaśnić mieszkał, parę proszę spraw. Pani, ten Nubek tam mieszkał, tak, to on. On musimy tam mieszkał. Musimy załatwić sprawy, najprawdopodobniej pan tam mieszkał, jest pan tutaj zatrzymany. Ale o co chodzi, proszę pani? No, coś bardzo złego się wydarzyło, mam tutaj włosa, idę go zaraz zbadać i zobaczymy, czy to nie jest pana sprawka a ma tych czerwonych pani te zdjęcia, plam? Co tam pani robiła ogólnie? No, mam ogólnie tutaj takie jedno zdjęcie zrobiłam. No dobra, sobie to pan ja zobaczy. To zabieram, do widzenia, proszę do pani. Do widzenia. Ja nie mogę, dała mi zdjęcie, słuchajcie, dowód w sprawie mam zabrany, zabrałem jej. I dobra, ten Nubek ogólnie już mnie uspokoi, zobaczymy, słuchajcie, jakie zdjęcie zrobiła. Ej, dobra, ja nie mogę, w ogóle co się tam wydarzyło, słuchajcie, to jest bardzo dziwna sytuacja. O, G-Play, G-Play, co Darek? Ty taki tutaj do siebie w ogóle gadasz, ty, co, stary, co ty masz? To jest dziwna sprawa, bo uciekłem z domu, mieszkałem z bezdomnym i teraz wracam, zobacz, co się dzieje w tym miejscu, gdzie oni w ogóle mieszkają, czaisz? Pokaż, ja też pokaż, tam pokaż, spałem. Ty... G-Play, ty chyba sobie żartujesz, że ty tam spałeś. No i tak, ty jesteś... teraz normalnie policja wzięła jakieś tam ślady, włosy i możliwe, że mojego włosa G-Play, znajdą. G-Play, to ja coś ci muszę powiedzieć, bo jest taka grupa bandytów w naszym mieście i byli bezdomni, którzy tam mieszkali, ich była 4 i oni niby ukradli jakieś ważne dokumenty tym bandytom. 3 już złapali, pokonali, teraz szukają 4. Czyli G-Play, mnie? G-Play, szukają 4, czyli ciebie, to czy ja ty muszę to rozumiesz? Muszę to uciekać. Ja i tak się uciekaj wyprowadzam. Najlepiej w ogóle, wiesz, gdzieś nad wodę, biegnij w takim dobra, razie. Dobra, ja uciekam, mam, słuchajcie, jedzenie, powinno mi dać ono przetrwać. O, jeszcze jest tutaj sianko, słuchajcie, także mam na przetrwanie, tak nie wiem, na 3-4 dni, myślę, że bez problemu. Także ja chyba po prostu się, słuchajcie, pakuję i się stąd normalnie wyprowadzę. Co prawda nie mam pieniędzy, mam 20 zł i 50 groszy, mam plecaczek. Przepraszam, tak? Mam takie tutaj pytanko do pana. Co jest? Bo właśnie kupiłam sobie nowy telewizor najnowszej generacji, a? Ale mieszkam tam dalej, tam na wprost. Czy mógłby mi pan pomóc? No dobra, ale się spieszę, bo ja no najstarsza ma, pani wyjeżdżam. Szelki też ma, chyba się zgadza. No to co zapraszam. Nie, nic, tylko tak sobie na pana patrzę, wie pan? Dobra, to gdzie mam to zanieść? Tu tutaj mieszkam, na wprost do tego domku. Tak, okay. Tak, tak. Może napije się pan jakieś herbatki?
Co pan o tym myśli? No nie za bardzo. Gdzie powiesić? Tu gdzieś na ścianie, czy co? Nie, czy tak, gdzie? Bo on będzie do sypialni ogólnie. To może tutaj pana zaprowadzę w takim razie. Może gdzieś mi pan tutaj postawić. A bo ja już tam w salonie normalnie to zawiesiłem na ścianie. A no to nie ma problemu. W ogóle jak pan się nazywa? Pan Gplay chyba, tak? Tak, jestem Gplay. No, usiekłem z domu właśnie. Proszę pani, ja się wyprowadzam. Ma pani, nie wiem, jakąś łódkę, bo będę musiał. Wie pan co, ja mam dla pana bardzo dobrą informację. Może pan zamieszkać razem ze mną. A przechowa mnie pani tutaj? A nikt nie mnie ma tu problemu. Nie znajdzie? A co, pan jest poszukiwany? No nie wiem, możliwe, że zostanę w coś wciągnięty, w coś podejrzanego ogólnie, jest, bo... Jest, jest, udało się. No to niech pan tutaj sobie zostanie w takim razie. Zaraz synek mój przyjdzie, no to niech sobie pan z nim pogada. Dobra, jakaś dziwna ta pani, słuchajcie. Ej, poza tym miała tutaj telewizor, co prawda dużo mniejszy, ale słuchajcie, kazała mi taki wielki telewizor w sypialni tam zamontować. Dziwna sprawa, słuchajcie. Ej! Kim ty jesteś? No, widzę i witam ciebie. Ja też tutaj, widzę. Gplay. Zapraszam na chwilkę, podejdź tutaj sobie co? Do mnie, chodź, co chodź. Co, myślisz, że wpadnę musimy... w tą pułapkę? Chyba no, oczywiście, że musisz w nią wpaść. Bo nie co? Ma w ogóle innej opcji. Zapraszam tutaj ciebie. Ej, zostaw ciebie. Mnie, nie wepchniesz mnie tutaj, co ty cwaniaku musisz jeden. Musisz tam wejść, musisz tutaj wchodzić. Ty tu właśnie normalnie, ja nic nie muszę. Co ty jesteś bandziorem ogólnie? No, super. Przestań. Co, złapaliśmy czwartego. Moja babcia w takim razie jest bardzo zdolna, że udało się Ratunku. Jej ciebie tak łatwo w ogóle schwytać. Spokojnie, ej, ja tutaj zabedrokuję ciebie. Ej, dobra, żeby ci tutaj, nie było za że perły łatwo. Nie mam. Perłą bym mógł tędy wylecieć. Ratunku, pomocy, no, niech mnie ktoś wolni. Słuchaj, mnie gdzie są te wszystkie najważniejsze dokumenty, co? Co? Gdzie masz dokumenty ja nic swoich nie kolegów? Nie ma żadnych dokumentów, co ty gadasz do mnie w ogóle, co? No, masz dokumenty i skradzione pieniążki, więc będziesz tutaj siedział i zaraz pójdziesz je po prostu szukać, nie, bo inaczej będzie zrobię, po tobie co mi każesz. I po twojej rodzinie, słuchajcie, więc ja na razie idę, a ty tutaj musisz nie, siedzieć. Nie, no przesada w ogóle, co on robi, co on narobił tutaj, złapał mnie w pułapkę, słuchajcie, jak naiwniak normalnie tu wpadłem. Nie dość, słuchajcie, że rodzina mnie zostawiła, to zostałem teraz jeszcze Gplay. W klatce zamknięty. Gplay, to ja, co, to też ja. Lubi. Uwolnię ciebie. Wyłaź no. Normalnie stąd. Szybko. No fajnie, normalnie... nie zmieszczę się. Tak mnie uwolniłaś. Ja nie mogę. Ała, proszę, spokojnie. Proszę, szybko. Zapraszam. Musimy ale ratować twoją rodzinę, Gplay. Normalnie zostałeś posądzony razem z tymi bezdomnymi i ten bandyta, co ciebie schwytał, on porwał twoją rodzinę. Najprawdopodobniej jest ona gdzieś uwięziona tutaj za domkiem pro. Musimy ale moja rodzina uwolnić. Nie chce ze mną być. Oni, słuchaj, mają nowego tatę. Oni... Nie, ja wyprowadzam to się tylko, stąd. To tylko takie chwilowe. Musisz ich uratować. Nikt innych nie uratuje, jak nie ty, Gplay. No dobra, chodź. To chodźmy, pokaż mi, gdzie oni są. Ej, spokojnie, Lumi, co ty tak zasuwasz szybko? Co taka normalnie no, szybka trzeba jesteś? Ich odratować, trzeba ich Gplay po prostu odratować. Ty, to chyba jest tutaj. Dawaj, dawaj na roli. Ej, to tutaj? Co jest? Ej, Lumi, co wyskakuj. Jest ze mną? Ja nie mogę, to była pułapka jakaś fejkowa woda. Ej, a patrzcie, tutaj są w ogóle jakieś diamenty. Tyle, że nie mam nawet żadnego kilofa, żeby to wykopać. Ej, dobra, idziemy zobaczyć, czy tu w ogóle jest Gplayka. Czekajcie, czy to jest... Ej, to jest fejkowa woda. Ta woda działa jak lawa, musimy być bardzo ostrożni. Ej, Gplayka? Gplayek? O, Gplay, jak dobrze, że ty jesteś. Proszę, uwolnij nas, to wszystko była podpucha. To ten mój nowy kolego chłopak, to on za tym też stoi, tak? Z tymi bandziorami. Ale ty tak naprawdę, Gplayka, powiedziałeś, że mnie normalnie umawiasz się z tym normalnie kolesiem. Gplayek się cieszył, że nowego tatę będzie mieć, także ja chyba was tu zostawię. Gplayek, to siemanko, ty tak trzymajcie mówiłeś? Się, pa. Nie, nie, Gplay, proszę, uwolnij mnie. Uwolnij mnie, a niby Gplayka. Czemu? No bo ty dla nas jesteś najważniejszy. Ale ja nie mam. Wiesz, co ci powiem? No słuchaj, co ci powiem. Najprawdopodobniej razem z nimi stoi nasz burmistrz, więc musisz pójść i zabrać mu kartę. Aha, no dobra, spoko. No to może się nad to wami znituję. Gplay. Dla Gplayka to zrobię. Idę pozdobyć tą kartę, słuchajcie, od burmistrza, ale tak się składa, że nie wiem w ogóle, czy ja wrócę do Gplayki. Raczej jej tego nie wybaczę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ej, burmistrzu, dzień dobry, witam. Dzień pan... dobry, o co chodzi? Bo pan uwięził Gplaykę i pan współpracuje z bandziorami, zgadza się?
Słucha? Co ty powiedziałeś? Byłem burmistrza i teraz chcę mnie wynormalnie tutaj... To ty powiedziałeś, że ja z bandziorami jakimiś. Gdzie ty jesteś? Z bandziorami burmistrz i normalnie tutaj G-playkę uwięziłeś, burmistrzu. Dawaj tą kartę natychmiast. To jest po prostu nieprawda. Nic ci nie oddam. Nie podchodź nawet tak, do mnie ani jednego kroku. Tak, G-playka powiedziała, że jesteś to zaangażowany. I pokonaliście tych wszystkich tu biednych, bezdomnych. Słyszałeś, Nub? Co on w ogóle mówi? Idź mi lepiej po prostu stąd. Patrzcie, zgubił kartę w ogóle. Gadał z Nubem, nie wiem, czy on chciał mu dać tę kartę. I poszedł sobie, dobra, to ja, słuchajcie, wykorzystam okazję. I normalnie burmistrz już wie, że ja wiem, że on, słuchajcie, jest to podejrzany. Już się cyka, już zwiewa. Dobra, idziemy szybko ratować G-playkę. Zrobimy jej tą przyjemność tak naprawdę, chociaż nie jestem przekonany. Siemanko, dobra, wyskakujcie normalnie. Jak się super, zapraszam. Super G-play. Wiesz co, weź jeszcze raz otwórz, jakbyś mógł, żartowałem, proszę. G-playka, to ja wracam, siema. Nie no, G-play, uratuj może nas, cię będę wrócisz do nas. Tutaj. A co, wy nie macie kilofa? Tu pełno diamentów no nie, jest. No jest tutaj po prostu pełno diamentów. To chodźcie, ale no. Wiesz co, no nie mogę po prostu, muszę sobie, no o, mogę wyjść. Słuchaj, G-play, ja zaraz wyciągnę stamtąd G-playka, musimy o czymś porozmawiać. Co? Wiesz, jak u nas w domu jest to drzewo takie? No. O, prawie bym wpadła. Jakie drzewo? No takie drzewo, co takie, jakie, jakby mikrodomek w drzewie jest zrobione, no. Tam z tyłu w ogródku. I na dole jest tajna skrzynia. W tej skrzyni są różne mieczyki. Ja zadzwonię do tego mojego niby kolegi, powiem, że w domu czeka ciasto, a ty wyciągniesz z tej skrzyni sprzęt i go po prostu pokonasz. A co, to ty już nie chcesz ze swoim nowym chłopakiem nie, być? To jest grane. Nie, chcę być z tobą i będzie tak, jak było G-play po prostu wcześniej. Nie będziesz już tutaj mieszkał. Możemy się tak, G-play, umówić? No dobra, bo co, bo... Ten twój chłopak to zaangażowany jest w tą grupę przestępczą, tak? Tak, dokładnie tak. I razem burmistrz i on. Ja do niego dobra, dzwonię, dobra? Dobra, to lecę do domu. Słuchaj, w domu czeka na ciebie ciasto. Dobra, nie mamy tak dużo czasu, widzowie. G-playka mówiła, że tutaj, pod tym domkiem w drzewie, widzicie? To jest taki mikrodomek, gdzie jak byłem mały, to normalnie sobie kiedyś tutaj mieszkałem. Ej, rzeczywiście, jest jakaś skrzynka tajna. Wcześniej o tym nie widziałem. Jest jakaś książka. Tyle kasiorę G-playka tu schowała. Złote jabłka i różne ciekawe rzeczy, które mogą nam się przydać. Ty, bo G-playka zadzwoniła po tego kolesia i on tu lada moment może być. Dlatego ja szybko jem złote jabłko. Idziemy się, słuchajcie, przygotować i po prostu będziemy starali się go jakoś zaskoczyć. Ej! G-playka, wróciłem. Gdzie to ciasto? Ale mam mięśnie, ty, jaki przypakowany. To sobie G-playka poznała na wakacjach kolesia. G-playka, szybciej dawaj no to nieźle, ciasto. No nieźle, nieźle. Ja mu dam, słuchajcie, tu się zakradniemy, pyk, pyk. Co to? Co, cwaniaku, co to jeden? Ma być? Siemanko. A ty czego tu? To nie jest teraz twój dom. Jak idź to mi nie stąd jest mój lepiej. Dom? Ja tu nawet nie muszę wchodzić, słuchaj. Myślisz, że co, że masz takie mięśnie, to jesteś dobry? Ja jestem, słuchaj, jestem najsilniejszy i się twojej G-playce spodobałem, ale sorry, ona nie jest już twoja, tylko moja. Aha, no dobra. No to spoko, no to weź ją sobie co jak ty chcesz, robisz? Bo ja i tak wyjeżdżam z miasta, ale będę ich ratował, bo nas tam nie chce być. Okej, słuchajcie, poszło łatwiej niż myślałem. G-playka teraz bezpiecznie będzie mogła wrócić do domu. Ty, co ty zrobiłeś mojemu koledze? Zaraz cię po prostu wezmę i tutaj załatwię, cieniaku. Raczej nie, słuchaj, bo pójdziesz jeszcze raz do więzienia. Moja babcia sobie z tobą świetnie poradziła. Jak ja się wydostałem stamtąd, ty nawet do mnie nie podejdziesz, słuchaj, bo jestem za szybki dla ciebie. No i zdjęcie złote jabłko. Tak, ty jesteś niby za szybki. No i co? No, no i ty jesteś siłę. Sławiak po prostu. Ja jestem najsilniejszy w tym mieście. A i z moim ogólnie? Kolegą. No to nie widać tej twojej siły. No w ogóle mi nic... No mega silny ha, gilgoczysz jestem. Mnie. Jak mnie no, gilgoczy. No ciekawe, ciekawe. Gilgoczysz zaraz mnie, będziesz miał pół jeden. Serduszka normalnie patrz. Tylko. Ha, ja sobie tutaj wiesz co mogę? Ej, weź na chwilę, przestań. Zobacz. Gilgotki, gilgotki, bardziej ja mnie gilgocze. To jest poważna to sprawa. Masz cieniasie jeden, dobra, nie będę normalnie z nimi sobie grał w takie gierki. Jestem dużo silniejszy od tych bandziorów. Ty, pali mi się tam pożar. Dobra, idziemy to ugasić. No dobra, pożar został ugaszony, ej, G-playka przyszłaś tutaj. Dziękuję, G-play. Tak, w nagrodę dostajesz najlepszy telefon. Może ej, to nie jest jakaś najlepsza wersja, ale... Ale ja mam fajniejszy ogólnie, nie chcę go nawet, G-playka. Jedyne co w ogóle, G-play? To zabieram no. sobie te pieniążki, które tu miałaś, 6400. Tu w ogóle jakaś jeszcze książka jest, nie wiem co to jest za książka, słuchaj. No, G-play, bo ja nie wiem jak mam ci to wytłumaczyć, bo tak naprawdę ta cała sytuacja była przeze mnie, bo ja tym bandziorom to ukradłam. A, no to super.
Słuchaj, to mam nadzieję, że nie będziesz na mnie zły. Wiesz, ja i tak podjąłem decyzję, ja się wyprowadzam, ja mam teraz pieniążki, ja wypływam G-Playka i opuszczam normalnie nasze miasto. Chcę sobie odpocząć i przemyśleć parę spraw. Dlatego żegnaj G-Playka, pozdrów rodzinkę, a ja lecę, pa!